Dzień dobry, zapraszam na Fakty OSK. A o czym dzisiaj? Wychowanie komunikacyjne w szkołach. Rozporządzenie podpisane. 6 lutego minister edukacji narodowej podpisał projekt rozporządzenia zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Do programu nauczania dodane zostaną treści związane z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Zmiany zostały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według założeń podczas lekcji przedmiotu technika uczniowie zostaną przygotowani do bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym w wielu rolach, m.in. jako pasażer, pieszy, kierujący rowerem. Do programu nauczania zostaną włączone zagadnienia związane z poruszaniem się urządzeniami transportu osobistego, w tym hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami wspierającymi ruch. Zmieniona podstawa programowa będzie obowiązywać od roku szkolnego 2023-2024 w klasie 4 szkoły podstawowej, a następnie sukcesywnie w klasie 5 i 6. Marku, tym razem trochę filozoficznie, bo o szczegółach już nie raz tak naprawdę informowaliśmy. Czy Twoim zdaniem wystarczy myślenie życzeniowe? Czy wystarczy napisać coś banalnego tak naprawdę, aby zmienić bardzo skomplikowaną rzeczywistość? Ja cały czas będę się upierał przy tym, że wychowanie komunikacyjne powinno być potraktowane jako osobny przedmiot i przeznaczona przynajmniej jedna godzina od najmłodszych lat, od klasy pierwszej. Wplecenie tego w treści jakiegoś innego przedmiotu będzie mijało się z celem. Obniża rangę czegoś, co jest tak istotne. Bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa tych młodych ludzi i później przez całe ich życie. Właśnie. Tym bardziej, że nie wiem, czy ostatnio słyszałeś, ale jest projekt, żeby wprowadzić do szkoły jedną godzinę tygodniową z rozpoznawania zachowań psychicznych, które mogą negatywnie odbijać się na danej osobie. Jest to chyba wynikiem tego, że zlikwidowano telefony zaufania, wzrosła liczba ofiar śmiertelnych popełniających samobójstwo wśród nastoletnich dzieci. Żyjemy w obciążających psychicznie czasach, tak. A dzieci są szczególnie na to narażone. I szkoła na to przeznacza. A ludzie giną na drodze, czyli też wywołany jest skutek śmiertelny. W związku z tym, dlaczego nie zrobić tego wychowania komunikacyjnego jako odrębny przedmiot, który również kończyłby się oceną na świadectwie? To zdrowie psychiczne to jest tak naprawdę fantastyczny pomysł. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby wprowadzić przedmiot dotyczący nauki autodiagnozowania u siebie oraz u swoich przyjaciół, znajomych w swoim środowisku. Pewnego typu zachowań, które mogą być alarmujące, ale dlaczego tam, gdzie jest to tak również bardzo istotne, BRD się tego nie robi? No właśnie, też chciałem zadać to pytanie. Dlaczego? Dlaczego nie kierujemy się tutaj, gdzie tak na drodze ginie nam około, powiedzmy, 2000 osób każdego roku? Bo tyle mniej więcej w ostatnim okresie ginie. Wśród nich są również osoby, które korzystają dzisiaj już samodzielnie z roweru, z urządzeń wsparcia ruchu, z hulajnóg elektrycznych. Albo po prostu samodzielnie zmierzają do szkoły. Tak, jako piesi. Więc ta komunikacja edukacyjna naprawdę ma ogromne znaczenie. My powinniśmy, kiedyś był taki program od przedszkola do Opola, pamiętam mój kolega, który był moim przełożonym, kiedy pracowałem jeszcze w policji, mówi, powinniśmy zrobić coś takiego od przedszkola do prawa jazdy. I to by miało sens. Jasne. Zresztą, wiesz co, jak ja tak przeczytałem tę treść rozporządzenia i mam również takie wrażenie, że taką treść napisałby średnio rozgarnięty 12-13-latek. Trzeba, należy, powinno się. Znaczy, poziom językowej ogólności tych stwierdzeń jest po prostu, powiem to, przerażający. Mało, że użyjesz słowa żenujące. Chyba bardziej by pasowało. To jest fantastyczna puenta. Absolutnie jesteśmy za tym, żeby wychowanie komunikacyjne weszło do szkół. Jesteśmy za tym, żeby był to osobny przedmiot realizowany przez specjalistów, a nie żeby to miało tak naprawdę wymiar, jeżeli chodzi o treść, jeżeli chodzi o formę wprowadzenia, żenujący.